Cześć, moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Początek sezonu sprzyja temu, że testujemy sobie nowe deki. Polecam Wam, testujcie sobie nowe deki, bo tutaj jeszcze nie ma ciśnienia, zwłaszcza u Was, bo u mnie nie ma. Pewnie wielu z Was ma, chce być jak najwyżej, mieć jak najlepsze pucharki, więc na początku sezonu możecie sobie potestować. I to ja zawsze właśnie na początku też robię, szukam sobie jakichś deków, pograć parę walk różnymi. I ostatnio na Twitterze znalazłem post jednego z naszych menadżerów polskiej reprezentacji, że wbił tam 6000 coś dekiem, który naprawdę wyglądał tak zabójcze zło. Ta, jak to, nie wiem jaki tytuł dam, ale tak chciałem dać w tytule, że rozwali wam psychę i w ogóle coś. Jeżeli nie ma strzału tego, jeżeli ma Fireballa, jeżeli ma Lightninga w deku, to tutaj naprawdę deki mają, ten dek ma duże powodzenie. Powiem 5-4, powiem wam szczerze, że nie lubię takich drogich deków, ale ktoś nazwał z mojego tutaj otoczenia, że ten dek to samo zło. No i powiem wam szczerze, że tym dekiem naprawdę fajnie się gra. Zagrałem dwie walki, dwie wygrane. Dlaczego to nagrywam? Bo chcę wam pokazać właśnie fajne, to fajne deki. Po pierwsze szukam deku właśnie z dragonami, a po drugie ten dek też był tam w top 5 deków z dragonami na Royal API, więc dlatego też postanowiłem to nagrać i zagrać, nagrać. Dobra, pokażę wam moje dwie walki. No i pierwsza waleczka, już się wczytuję, tutaj będę grał na Hog Ridera. Powiem wam szczerze, że miałem w tych dwóch walkach farta, że nie trafiłem właśnie na Fireballa. Deck naprawdę samo zło. No tutaj zaczynam sobie minionkami. Na razie muszkieterka. Tutaj wszystko wybroni, tutaj bez problemu. Już wyrzuca Knightika. To rzuca Hog Ridera, moje muszkieterki dwie poszły na prawo, tutaj armia szkieletonów, no ale on to zapował, muszkieterka mocno mi objawia, że tutaj jeszcze mini Pexon, no i mówię, zapowiada się ciekawie, zobaczmy, zresztą wiecie jak drogimi dekami się gra, drogie deki, oj tutaj mi się udało naprawdę, zobaczcie już zamach brano, to mówię, że muszkieterka, też na wieży moja troszeczkę pobija, no ja już na otwarciu dużo straciłem. Nie wierzyłem w powodzenie tego, tym bardziej stawiałem pompkę, mówię, kurczę, jeżeli on ma jakiś spell, to jest po mnie. Teraz Knightik, Hog Rider, Barbarzyńcy. No ładnie tutaj ten Hog Rider tylko na las dochodzi. Właśnie udaje się to wybronić. Dorzucam Dragon Szkieletonę, on teraz jest zablokowany, na moje szczęście. Podchodzę, podwierzę, dopiero teraz mini Pexona, pewnie nie. Jeszcze strzałkami. No i też wieżę mocno obijam. Mówię, dobra, to teraz zaczniemy zabawę. Pompka jedna działa. Nie zbił mi jej, czyli jestem do przodu. Oj, tutaj będzie teraz problem. Pompka dobrze, że mi dała tego eliksiru. Mogę troszeczkę tą mini pekem tam wstrzymać. No i udało się. No i zobaczcie, muszkieterki już idą. No ale on ma tego Mega Knighta nieszczęsnego. A ta muszkieterka na dwa hity na wieży. No i teraz z barbarzyńcami tutaj ładnie. Bo pamiętajcie, jak rzucacie barbarzyńców, starajcie się na Mega Knighta go tak rzucić, żeby ci barbarzyńcy byli otoczeli właśnie Mega Knighta. Wtedy macie największą szansę go zlikwidowania i przeżycia waszych barbarzyńców. No tu strzałki z jego strony. No wieża mi tutaj pęknie. Pompka troszeczkę oberwie. Już mini peka rzucona na prawo, no to tutaj się zaczyna teraz już zabawa. No ja muszkieterki, no tutaj już trzeba po prostu odpuścić i przyatakować. No teraz Mega Knighta, zobaczcie. Dragony dorzucone, no tutaj już nie mam nic do stracenia. Strzałki w zasadzie może wystarczyły właśnie na wieżę. Ale tutaj trzeba było ryzykować. No i teraz ma drugą wieżę mocno pobijaną, mam pompka. No muszę ryzykować. Teraz właśnie Horda, on tutaj pewnie jest za, nie użyję, ale dobra, jakoś się tam wybroniłem. Teraz jeżeli się uda właśnie wyjść z dobrym atakiem, to jest elegancko. Golem po raz pierwszy rzucony. Tutaj muszkieterki. Tutaj chyba źle muszkieterki rzuciłem, bo ta muszkieterka jego zaczęła bijać mi właśnie muszkieterkę, więc tutaj troszeczkę za szybko je, za blisko rzuciłem, bo straciłem jedną muszkieterkę. Tutaj dragony dorzucam. No tutaj już ma ciężko, te strzałki teraz polecą.
No tutaj już ma ciężko, siedzę na wieży, muszkieterki jeszcze tam dochodzą, też Mega Knight tutaj rozbijam armię szkieletonów. Mocno, mocno, mocno ten Mega Knight pada, 163 HP. Ja, tu już wystarczy golema puścić na wieżę, żeby sobie samotnie szedł. I to jest GG, ten Hog Rider tutaj nic nie zrobi, te strzałki jeszcze tam polecą i jak widzicie 7 HP. Ładnie, ładnie. Pierwsza waleczka, naprawdę jestem zadowolony. Chyba nawet tutaj widzicie, koleś był w szoku. Ta druga waleczka też, jak widzicie, będę tutaj grał na taki delikatnie zmodyfikowany bejcik. I też to właśnie, jak ma się trzy muszkieterki, to jest modlitwa, żeby nie miał Firebola, żeby nie miał Lightninga. Tutaj właśnie przy tych dekach jest takie myślenie. No, zapem troszeczkę tutaj próbuję. Muszkieterki już bijają, dragony, Baby Dragon. Walkiria trochę porobi, Baby Dragona jak najbardziej, żeby mi tutaj zdjąć. Udaje się. Jest powolne, powolne przetasowanie. Pompka. No, nie ukrywam, takie deki drogie dla mnie są bardzo ciężkie, więc ja sam się dziwię, że udało mi się tym dekiem coś tutaj osiągnąć, chociaż wielu z Was lubi grać bardzo drogimi dekami. Ja lubię grać takimi dekami pośrednimi, nie lubię za szybkich, nie lubię za wolnych, lubię takie pośrednie deki, najwygodniej mi się wtedy gra. Tak staram się właśnie dobierać deki między 3 a 2, 3, 8, to chyba najwygodniejsze dla mnie rozwiązanie. Muszkieterki. Baby Dragon tutaj już zlikwidowany. Tu jeszcze próbuję logiem. Ta pompka, no mówię, cieszę się, że ta pompka tutaj działa. Electro Wizard, muszkieterki coś tam obijają. Tutaj jeden szkieletem Dragon obija tą Walkirię. Dorzucić trzeba drugą pompkę. No i teraz już przy dwóch pompkach przez chwilę to będzie gicior. Do tego jeszcze niebawem podwójny eliksir. Teraz ładnie tutaj jest się czym wybronić, beczka też wybroniona. Tutaj nie wiem, zapa jeszcze zużył. No i teraz będzie zabawa. Pompka, podwójny eliksir, golem już w natarciu. Tak samo zła Pekka, Baby Dragon. Trzeba tutaj właśnie zdjąć tego w pierwszej kolejności Baby Dragona i Mini Pekę. Udało się Mini Pekem. No, próbuję atakować jeszcze barbarzyńcami. Ja mówię, dobra, idę. Golem, dajemy właśnie minionki, hordę minionów. Zap tutaj za dużo nie zlikwidował. Golem siedzi na wieży. Jeszcze Baby Dragon wspomaga, ale są barbarzyńcy na prawej stronie też. Zobaczcie, teraz trzy muszkieterki dorzucone. On jest troszeczkę zablokowany. Jedynie co tą logiem, bo tam Walkiria na wieży. A prawa strona pięknie. Kolejna pompka dorzucona. I teraz wystarczy puścić właśnie golema. I to już będzie dopełnienie tej walki za chwilę. No jeszcze tu próbuje Mini Pekka, idzie. Ma zapał. Ale zapas zużył na wieży, troszeczkę się pospieszył. No, miałby szanse większe, gdyby tę armię szkieletonów mi zdjął, ale mu się jednak nie udało. Tutaj idzie atak, idzie obrona. No, za dużo mi tutaj nie zrobi. Jak widzicie, GG. Dek samo zło zwycięża. No a teraz na koniec, żeby było tradycją, trzecia walka moja tym deckiem, zagram na żywo, zobaczymy czy mi pójdzie, czy się uda tak jak w moich dwóch pierwszych walkach, mam nadzieję, że nie będzie właśnie rakiety, Lightninga lub Firebola, więc trzymajcie kciuki, zobaczymy jak mi pójdzie walka live. Nagrywa się wszystko. Dobra, dobra, rozdzielę sobie muszkieterki na początek. Będziemy patrzeć. Oj, tu czuję, że będzie chyba fireball. Czuję, że chyba będzie fireball. Właśnie. Dobrze, jest fireball. Czyli mogę sobie próbować pompkę stawiać.
Właśnie mogę próbować pompkę stawiać. Będzie miał dylemat. Fireball, horda lub muszkieterki. Rozdzielimy. Jeszcze muszę sobie przetasować do tej pompki. Idzie muszkieterka. Może ja na razie się jeszcze wstrzymam z tą pompką. Już będę miał eliksir, będę miał chyba. Znowu gram na Hograidera. Muszkieterka. Dobra, nie złapiesz. Dobra, ma jeszcze barbarzyńców, więc będzie miał ciekawie. Teraz z Fireballem będzie musiał wybierać Fireball, do czego używać. Dobra, no ja spróbuję teraz golemem wyjść, jak mam pompkę. Oj, loga zużył. Dobra, tam szkieletonki jakieś przeżyły. Dobra, dorzucamy hordę. No właśnie, i teraz będziemy miał Fireballa. On będzie musiał wybierać. Ja sobie to rzucam kolejną pompkę. On teraz będzie miał tego właśnie ten problem, będzie miał z Fireballem, że musi wybierać. Ja teraz mogę sobie muszkieterki rzucić. O, musi teraz ryzykować. Ja nie. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się. Kolejną pompkę zaraz trzeba będzie dorzucić. O, właśnie. O to chodzi z tym Fireballem. Pompka, bo tracę eliksir. Dawać eliksir. No właśnie, on teraz Fireballa. Teraz ja mogę tak próbować. Dobra, golem siedzi na wieży. Elegancko. O, widzicie. Tutaj przy tym deku mają problem, bo tak, Fireballa, barbarzyńców, horda minionów, szkielet dragony, muszkieterka, więc mają na czym. Jak widzicie, moja trzecia waleczka na żywo udana, więc się cieszę, że się udało Wam zaprezentować ten deck. I czekam na Wasze komentarze, jakie Wy deki testujecie, czy spróbujecie zagrać tym deckiem, czy rozwaliło Wam psychę, czy nie. Trzymajcie się, do następnego.